Stowarzyszenie Dalej Razem planuje otworzyć przedszkole we wrześniu tego roku, właśnie w tym budynku. Żeby powstało przedszkole, to oprócz takich zmian czysto murarskich, stworzenia pomieszczenia, gdzie będą toalety, jakieś takie zaplecze gastronomiczne, bo trzeba posiłki dla dzieci będzie dowozić. Trzeba zerwać ten kryty papą dach, bo te deski, które są nad sufitem, są już spuchniałe, są stare. Trzeba położyć nowe, trzeba tam dać dodatkową izolację, żeby ciepło nie uciekało przez sufit. No i wtedy położyć pewnie izolację jeszcze raz. Trzeba wymienić ogrzewanie, a więc wszystkie rury, kaloryfery. Będziemy chcieli zainstalować takie bardziej oszczędne, bo teraz są żeliwne, takie przestarzałe. Instalacja elektryczna, bo też jeszcze jest aluminiowa, gdzie już od wielu, wielu lat używa się miedzianej. No ale takim dużym kosztem będzie instalacja windy. Tempo będzie szalone, ponieważ chcemy przedszkole uruchomić już 1 września. Taki był jeden z warunków, jakie postawiło nam miasto Zielona Góra, przekazując budynek, że my dostajemy budynek, ale uruchamiamy między innymi placówkę oświatową. Przedszkole musi powstać, ponieważ nasi najmłodsi podopieczni potrzebują takiego naprawdę bardzo intensywnego wsparcia. Będą dwie grupy dzieci z autyzmem, w każdej po 4 dzieci, czyli w sumie 8. Tak chcemy zacząć. A czy później będzie mogło się to przedszkole rozwinąć i objąć większą ilość dzieci, to jeszcze zobaczymy. Będzie też grupa dzieci zdrowych, tam będzie 15 osób i cały ten system służy integracji, takiemu stopniowemu włączaniu dzieci z autyzmem w grupę dzieci zdrowych. A następnie dzieci z autyzmem będą wdrażane do grupy dzieci z masowego przedszkola, do którego ostatecznie trafią. Na każdą grupę dzieci z autyzmem będzie przypadało 3 opiekunów, w tym 2 terapeutów doświadczonych w pracy z dziećmi z autyzmem i pani przedszkolanka. W grupie dzieci zdrowych będzie pani przedszkolanka, która również będzie miała doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem. Jest też ważne dla dzieci zdrowych, dlatego że w dzisiejszym świecie osoby niepełnosprawne coraz częściej są wśród nas. Już czasy się zmieniają, dzieci potrzebują takiej tolerancji, takiego obycia, żeby po prostu wiedziały, jak się zachować, żeby to było dla nich po prostu naturalne. Na dzień dzisiejszy mamy chętne osoby z autyzmem, szukamy jeszcze chętnych dzieci zdrowych. Mamy lokal, który dostaliśmy od miasta Zielona Góra. Niestety lokal ten wymaga remontu. Na to jeszcze nam brakuje pieniążków, ale dobrym tutaj takim ostatnio osiągniętym celem jest zdobycie pieniążków na wyposażenie, na pomoce, na plac zabaw. I to już nam tak bardzo mocno urealnia i w końcu naprawdę możemy stwierdzić, że to przedszkole już na pewno powstanie.